Pozdrawiamy, cześć. Cześć, hej. Hej, trzymaj się. Szerokości. Cześć. Cześć. Siema. Główny organizator Wiśniewski. Zbysiu, kilka słów, króciutko. Co dzisiaj? Najważniejszy nadkomplet, to jest nas 136 rowerzystów, pielgrzymów. Pogoda super, atmosfera bardzo dobra. Tylko się cieszyć i radować, że oczywiście. Pan Bóg daje nam kolejny piękny dzień. Tak jest, szczęść Boże! Widzę piękny, fioletowy, gravelowy trek. Powiedz, skąd się ty wzięłaś tu? Który raz? Pierwszy? Nie? Ja już jadę drugi albo trzeci raz. Ale na innym rowerze byłaś zawsze chyba, co? No nie, widzę, na że... tym, ale nikt nie zwraca uwagi tak naprawdę. No, wypasiony. Czas. Słuchaj, jak masz na imię? Ania. Ania, skąd jesteś? Sprzyłęk. Sprzyłęk, super. To co, zobaczymy się? Pozdrawiam. Za roczek? Nie, 11 listopada się zobaczymy. Na razie. Aha, jeszcze 11. Szerokości, szczęść Boże, trzymaj się. Powiedzcie, który raz na pielgrzymce jesteście? Pierwszy raz, super, gratuluję wam. Dziękujemy. I będziecie zawsze z nami? Zawsze. Jak masz na imię? Wiktoria. I skąd Wiktoria? Bydgoszczy. Bydgoszczy. Pozdrawiamy, szerokości. Dziękujemy. Dobrze, Andrzejku. Pozdrawiamy serdecznie. Skąd jesteście? Bydgoszcz. Jak masz na imię? Sebastian. Sebastian, z kim jesteś? Powiedz. Koleżanka Ania. Koleżanka Ania dzielnie jedzie na kubusiu. Zajemne. Szerokości. Zajemne. I w pierwszej trójce Bydgoszcz-Toruń. Kazimierz Wielki i Chorąży Średni. Yeah.
tej śmierci wyrosło zwycięstwo. Tu jesteśmy przy pomniku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zaraz zjawi się coroczna edycja z Bydgoszczy na rowerach. Przyjadą, złożą kwiaty, znicze i jedziemy dalej do Włocławka, na Tamę, tam gdzie został zamordowany błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko za czasów komunistycznych, tylko za to, że mówił prawdę. I jak widać, już nadjeżdża Bydgoszcz, są też z Torunia, z innych miejscowości podbydgoskich i przechodzimy tu. Side.